Dobra. Okulary spłucone, Boże, cały... Dobrze, no tak wygląda człowiek, który szedł właśnie ze sceny w Płocku. Tak wygląda człowiek, który szedł ze sceny w Płocku. Co widziałeś ze sceny? Wiesz co, widziałem mnóstwo osób. To jest jeden, no, pretenduje do miana chyba jednego z większych festiwali w ogóle. Co widziałem? Zawsze to samo, nie? Znaczy to samo w sensie... Chyba co innego niż klubowe granie. Słucham? Chyba co innego niż klubowe granie. Niż jakie gra? Klubowe. Nie, ale bardziej mi chodzi o to, że... Ja w reakcjach ludzi widzę swoje emocje. Wiem, że to teraz brzmi poetycko w chuj, ale to jak ludzie reagują wpływa na to też często, jak ja odbieram kawałek. Ale jak z tyłu jak się na ciebie patrzy, to widać, że to jest napędzające, że to jest... Bardzo napędzające, plus wiesz, jakiś gram smutek na przykład, bo teraz mi wchodzi to na tracklistę koncertową, no i ja rozłożony jestem, nie? A ty teraz jesteś w takim momencie, że skończyłeś pracę nad trzecią częścią. Uważasz, że powiedziałeś wszystko, co chciałeś powiedzieć? Pozałatwiałeś, kurwa, wszystkie rzeczy? Ja myślałem, że nic nie załatwiłem, kurwa. Ja to naprawdę, ja chciałem zamknąć temat, w sensie... Nie to, że w ogóle przestać nagrywać, bo to nie jest tak, że ja miałem, wiesz, 4 lata temu czy 3 jakąś wizję tego, nie, ale chciałem zamknąć w zgrabną całość. A to jest rozbabrane, w sensie, że ja myślałem, że to jest jakiś koniec historii, nagle mi się zdarzyło, miałem taki przebłysk, bo... Wiesz, odpocząwszy od mnie nieogarniętego, pijanego, do mnie takiego nabuzowanego, wierzącego w to, że ciężko pracą można wszystko mieć. I teraz nagle, kurwa, miał być ten sielanka, a ja mam, kurwa, jeden wesoły numer. A cały materiał jest jakimś mocną doliną, jak ja tego słucham z czasem, nie? Same przykre emocje tam są i to jest ostatnie, to są ostatnie rzeczy, czyli ostatnie moje takie solowe, gdzie jestem tylko ja. Natomiast to na pewno nie chciałbym, żeby to było zamknięcie mojego rapu, bo jak ja kończę w takim momencie, to nie jest dobrze. Chodzi o to, czy na przykład jakąś sferę tematów po prostu uważasz, że te sprawy załatwiłeś, bierzesz się za inne. Słuchaj, ja myślałem po drugiej płycie, że to już jest koniec. To tak wygląda życie teraz, będzie fajnie. Ja się... Gówno, to się cały czas rozwija, wiesz o co chodzi. Tylko, że na przykład ten album mi się pisało dłużej, nie? To już 8 miesięcy pisałem, w sensie jeden numer, później tydzień drugi, za trzy tygodnie, za miesiąc. Całe prace 8 miesięcy i taki jest... Więcej teraz muszę myśleć tak naprawdę nad tym, jak ja patrzę na hip-hop, jak ja patrzę na rap, jak ja patrzę na swoje pisanie, na swoje życie i to jest... Dlaczego musisz więcej o tym myśleć? Ja nie muszę, ja nie muszę myśleć w sensie... To więc większe wymagania sobie stawiasz? Nie, ja więcej po prostu zanim coś zamknę w tekście, to ja po prostu więcej kurwa mi bania pracuje. Teraz nie mogę sobie, znaczy nie mogę, nie mam ani tej takiej adrenaliny, że będzie fajnie, zajebiście, wszystko się uda, która zamykała każdy temat i każdy problem mogłem rozwiązać energią. Nie mam aż tego wyjebania pijanego. Po prostu teraz zderzam się z samym sobą, nie? I z jakimś takim moim spojrzeniem na różne sprawy i na życie. A to nie jest łatwe, wiesz. Całe życie miałem jakieś wspomagacze. A teraz ja siebie rozumiem, bo jak gdyby też. No a teraz nie mam i wiesz, no wiele rzeczy mi pomaga, wiesz, takie... wiele rzeczy mi pomaga, natomiast no tak czuję się czasem, jakbym sam ze wszystkim został, sam ze sobą. I to jest nowe dla mnie. Ale to wiesz, to chyba bywa napędzające. Przed chwileczką rozmawiałem z PZ-em, który też praktycznie, nie wiem, no pół godziny temu wypowiedział podczas twojego koncertu, a po swoim koncercie wypowiedział podobne zdanie, jakie ty mówisz, że te takie ciemne emocje, negatywne, tak są bardzo napędzające, że to jest taka rzecz, która, jeżeli chodzi o twórczość, łatwiej. To jest takie paliwo. Znaczy, no nie wiem jak tam jest u PZ-a, ale znaczy ogólnie u mnie to jest tak, że skrajne emocje. No tak jest, że skrajne emocje jest fajnie, bo człowiek jest rozemocjonowany. Czy to jest bardzo źle, czy bardzo wkurzony, czy bardzo entuzjazmem napełniony, to jest łatwiej, bo to są emocje, a emocje łatwiej przerwać na kartki, bo my piszemy emocje. No chyba, że ktoś sprawozdania takie pisze i po prostu je ubiera w słowa. Ja piszę emocjami, przynajmniej tak do tego dążę. No i to jest łatwiej, jak jest skrajnie. Ale ja w życiu codziennym mam zalecenie, czy wręcz chcę właśnie dążyć do tego, żeby tych skrajności nie było, bo te skrajności są dla mnie strasznie niebezpieczne. Z racji wychodzenia z pewnych kwestii. Więc to jest, wiesz, no ja... To na przykład prowadzenie swojego labelu jest taką sytuacją, która, no nie wiem, jest też tak, czymś takim, co wypełnia czas, a jednocześnie przeszkadza trochę w twórczości, no bo to jest taka trochę trywialna, wiesz, codzienność, taka rzeczywistość. Jest ktoś, kto, nie wiem, pracuje gdzieś, siedzi na kasie w Tesco, siedzi na poczcie, tak, siedzi coś, wiesz. Rozumiem, bo chodzi o to, że... Prowadzenie biurowych spraw to jest mało artystyczne. No na pewno nie jest takie porywające, nie? No właśnie o to chodzi. Znaczy, sztuką jest w nieporywającym życiu
odkryć sposób na to, żeby pisać ciekawe rzeczy. Mimo tego, wiesz, moje życie się zmienia. Ja nie piszę o rzeczach, które mnie na chwilę obecną nie dotyczą. A mimo wszystko, nawet choćby jakieś po przyjęciu, jakieś single, widać, że to trafia do ludzi. Czyli tam są jakieś emocje, których ludzie szukają. Więc da się to zrobić, nie? Tylko, że ja muszę mieć też inne podejście. Wiesz, to idziesz gdzieś, kurwa, nagle coś się dzieje, mnóstwo rzeczy, to już gotowa historia, nie? A wiesz, a wsiadasz w samochód i jedziesz 8 godzin, wychodzisz na próbę, wchodzisz na koncertu, wiesz, to trzeba szukać głębiej po prostu, żeby mieć coś powiedzieć. To musisz mieć trochę więcej paliwa. I więcej przemyśleń i po prostu poważnie do tego podejść. To akurat mi się wydaje, że będzie mocne odzwierciedlenie miało na krążku i wyjdzie mu na bardzo plus, nie? A biurowe rzeczy czasem przeszkadzają, a czasem wypełniają. No ja ostatnio zauważyłem u siebie, że strasznie za dużo sobie nałożyłem i po prostu nie umiem, mam manię kontroli czasem w niektórych aspektach. Nie umiem się podzielić obowiązkami z ludźmi i teraz tego się... Ojoj, to jest złe. Teraz się uczę tego i staram się, wiesz, nie? Trochę jest tak, jakbyś chciał na scenie kontrolować wszystko, a to też chyba... Bardziej jest tak, że jeżeli ja nie będę czegoś kontrolował, to panika, bo co to będzie, wyjdzie poza kontrolę, nie wiadomo co będzie i wiesz, to stąd wynika. A jak jesteśmy przy labelu, masz wizję taką, wiesz, czasami jak ktoś zakłada biznes, to ma biznesplan, wie, co się ma u niego dziać za rok, kurwa, za dwa, wiesz. Nie, ja wiem, co się będzie działo we wrześniu. Mam nadzieję, że wszystko szczęśliwie i bez żadnych komplikacji. Premiera sklepowa ukaże się, preordery dotrą do ludzi na czas. Ja taką wizję mam, znaczy wizję. Plany mam oczywiście, tylko że zanim te plany wejdą w taką fazę deklaratywną, realizacji. Może realizacji i deklaracji publicznej, to ja chciałem być takim taranem, co przetrze ścieżki, jak to działa. Chciałem się na sobie sprawdzić. To się nazywa rozpoznanie bojem. No, dokładnie tak. I tak chciałem właśnie rozpoznać bojem. Jesteśmy już przy końcówce tego etapu. Myślę, że rozpoznałem, co trzeba, z czym sobie jestem w stanie poradzić, czy mnie i to w przyszłości zaprocentuję, chociaż nie lubię słowa procentuję. No dobra, ale to jak gdyby wie. Zapromiluję. Przyniesie spodziewane efekty. Tak, przyniesie spodziewanie. To jest lepsze niż procentuje. Spokojnie. Zobaczymy, jak to działa, będziemy myśleć. Ja wiesz, ja głównie to też chodziło o to, żebym ja siebie po prostu na spokojnie od początku do końca. Ja już przy drugiej płycie dużo zrobiłem sam, po prostu pomagało. Teraz cały czas też prosto działamy, bo to nie jest jakieś definitywne rozstanie. To jest bardzo ładna, nowa forma konkubinatu. Bardzo się fajnie dogadujemy i tak sobie wiesz, coraz więcej tych obowiązków dorzucałem, coraz więcej, no i zobaczymy na ile czas pozwoli, na ile zdrowie pozwoli, na ile obowiązki rodzinne, do które są trochę zaniedbane, przyznaję z żalem. Kurczę, to jest ładna deklaracja, mówię o prosto i tak jak tak ta szeroka parabola, którą doszedłeś do rodziny, to znaczy generalnie sprawiasz wrażenie gościa, który po pierwsze nie udaje nikogo, kim nie jest. To jest komplement, możesz podziękować. Dziękuję. Po drugie... Czasem wciągam brzuch, więc wtedy udaję chudszego niż siebie. Ja, to już coraz mniej musisz. No, dziękuję. Ja też gratuluję. Też, tak. Dziękuję. To, żeśmy się polizali po jajkach, to już jest pięknie. Ale wiesz co, no piję do tego, że klucz... Kurwa, nie piję do tego. Mam na myśli to, że kluczem do twojego sukcesu jest... To jest stuprocentowa naturalność. Tak jak na przykład, wiesz, sposób w jaki zapowiadasz w mediach społecznościowych cokolwiek, kurwa, koncert, wyjazd, coś, wiesz. Czyli mówisz delikatnie, że to, kurwa, cały labelowy marketing nie ma, kurwa, ręk i nóg. Myślę, że ludzie kupują prawdziwość. To ja to ci powiem tak, czego się nauczyłem ostatnio przez półtora roku w życiu i to jest chyba najlepsze, czego ja się nauczyłem w dorosłym życiu. Normalnie ja ci powiem, otwarcie mówić, ja nie umiem tego do końca i nie kryć emocji, emo rapper nagle wyjdzie, bo emocji, ale to nie jest łatwe dla starszego faceta powiedzieć, kurwa, boję się. A ja mam numery teraz i ja to się nauczyłem i normalnie nawijam na tekstach. No to jest dowód na siłę, na moc. Wiesz, to jest dowód na to, że wiesz, no pomagają mi ludzie, którzy są od tego specjaliści. Ja się jakoś też poddałem temu wszystkiemu i mi się wydaje, że to jest jakieś dojrzewanie. Wiesz, to nie chodzi o to, żeby nagle stać się zbyt rozemocjonowanym. Też ja, wiesz, na co dzień mam sprawy, gdzie muszę twardo stąpać po ziemi i załatwiać to. Natomiast ja mam jakąś część w sobie taką, której ja nie pierdolę, nie ukrywam. Wiem, że to brzmi tak, ale tak jest. No. Nauczyłem się po prostu mówić. Słuchaj, jest mi przykro, że tak powiedziałeś. Albo jest mi smutno. Albo boję się. Albo tego się boję, tamtego się. Mówię, kurwa, normalnie się. Ale to właśnie ale wiesz, to chodzi w dojrzałym życiu, moim zdaniem. Ja wiem, no, ale to wiesz, jak, to, co, wiesz o co chodzi. Ale na przykład w większości
To jest taki antybraga. Wiesz, o czym mówię? To mi się zajebiście podoba. Znaczy, tego też szukam w twórczości czasami, takiego antybraga. No ale to nie taki ma też się pełnej... co dołować. Nie, no nie ma się co dołować, tak, ale jeżeli to ci występuje gdzieś na twojej ścieżce życiowej, to jest to temat, który trzeba złapać za gardło, wiesz, za ryja. Ja myślę, że ja mam trochę problem z jakimś takim nieumiejętnością docenienia, może nie docenienia, bo ja doceniam, tylko nieumiejętnością cieszenia się ze swoich sukcesów. Ja bardzo krótkoterminową radość mi dają moje osiągnięcia, czyli zakładam sobie coś, osiągam to, jeżeli się udaje, jeżeli pracuję wystarczająco ciężko i wiatry sprzyjają i ta chwila zadowolenia jest kurwa krótka i ja już sobie nakładam do głowy, co jest nie tak i co ja powinienem dalej zrobić. Kiedyś to było tak, że trzeba sobie humor poprawić, to było bardzo łatwo humor poprawić. Tak, to łatwe. A teraz, żeby rozwiązać jakiś problem czy jakąś sprawę, to trzeba czasem miesiącami myśleć, albo robić coś, albo być konsekwentny w czymś. I to szczęście, czy ta chwila ulgi jest lepsza, ona smakuje lepiej, ale nie jest taka mocna i może jest bardziej długotrwała, ale mnie zadawala krótko. Nie umiem się jeszcze cieszyć z tego, nie umiem. Kurde, to ja ci życzę, żebyś umiał wyciągać esencję z tych takich historii, wiesz, które powinny cieszyć, bo to może za płytko się, wiesz, wchodzisz w to. Nie mówię, że trzeba zaraz mieć euforię, nawąchać się helu i w ogóle, wiesz, leżeć do góry brzuchem, bo jest kurwa przefajnie, ale... Są momenty, że mam. Ja nie mam, wiesz, no nie mam stwierdzonej depresji. Są momenty, że mam, że ja się cieszę, tylko że ta euforia, no dzisiaj miałem, jak PZ grał szósty zmysł i jak... Nie będzie jutra, tak? Nie, no przepraszam, jeżeli tytuł przekręciłem. Dobrze powiedziałem? Nie będzie jutra? Jakieś jutra miało nie być, przepraszam bardzo. Znam klasykę. W każdym razie, no to są takie momenty, że faktycznie się cieszę, ale wiesz, no bardziej się wolę skupić na tym, co mam do zrobienia. No dobra, to jak już zrobisz to, co masz do zrobienia, czyli na jesieni się widzimy? Koniecznie. Ja już się wtedy przygotuję na tą pierwszą część pytań. Będę jak brzytwa. Kurwa, ja poczytam, ja podejmę jak brzytwa. No dobra, i wtedy się będziemy tym wspólnie cieszyć. Zajebiście się, dziękuję.